otwieram tę uroczystość. Dzisiejsza uroczystość to ważny i podniosły moment. To naukowe święto całej naszej uczelni. Pod obowiązkiem rodziny akademicka wsi powiększy się o kolejnych członków. Państwo awans naukowy jest zwieńczeniem ciężkiej pracy naukowców, świadectwem potencjału, a także ogromnego zaufania, jakim obdarowali Państwo Wyższą Szkołę Informatyki z Rodzania w Rzeszowie. Nie da się ukryć, że przed naszą uczelnią, podobnie jak przed innymi ośrodkami akademickimi, stoi wiele wyzwań. Gratulując Państwu zdobycia stopnia naukowego, chciałbym życzyć, by Państwa praca i działalność zawodowa stanowiły dla innych przykład profesjonalnej, rzetelnej i szlachetnej postawy, by przyniosły satysfakcję i stawały się motywacją do podejmowania coraz ambitniejszych wyzwań. Życzę, by w samodzielnej odtąd pracy badawczej zdołali Państwo się osiągnąć cele, jakie sobie postawicie. Życzę również wytrwałości w pracy dla dobra nauki, a przekonani o zobowiązującej randze godności doktora wiedli piękne życie. Promocje doktorskie to ważny moment nie tylko dla uczelni i promowanych. To sprawa wielkiej wagi również dla promotorów, którzy przeżywają tę chwilę radości w stopniu nie mniejszym niż sami promowani. Chciałbym więc wyrazić wielki szacunek i uznanie dla Państwa promotorów pracy i trudnych zadań. Trudnego dlatego, że każdy z promotorów musi umieć zarówno wpływać i doradzać, jak też zastosować swobodę początkującemu doktorantowi, nad którymi sprawuje pieczę, za którego rozwój jest odpowiedzialny. Wymaga to od promotora cierpliwości, tolerancji, często rezygnacji z własnych zamysłów i zamiarów. Drodzy doktorzy, Państwa wiedza i umiejętności zostały już ocenione i uznane przez Radę Naukową Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej w SIS. Dla bycia uczonym brakuje Państwu jedynie, abyśmy publicznie ogłosili, że Wy, którzy dotąd byliście naszymi uczniami, należycie do naszego grona. To właśnie stanie się w chwili, w której przy każdym z Państwa zostaną wypowiedziane słowa doktorem creo, czyli czynię cię z siebie doktora, oraz omniaque doctoris jura ac privilegia inter confero, czyli przekazuję ci wszystkie prawa, przywileje. Na dowód tego otrzymacie Państwo dyplom doktorski, uczelniany pins, a na Państwa głowy zostanie włożony biret, symbol wiedzy i mądrości. Nisko się Państwu kłaniamy i życzymy, by Wasz trud opłacił się w sposób najszlachetniejszy, obyście zawsze mogli się szczycić swymi doktorami. Mówię tutaj do Państwa promotorów. Ja w imieniu władz, w imieniu Pana Prezydenta, Profesora Tadeusza Pomianka, w imieniu tutaj Pani Rektor, Pana Rektora, składam Państwu serdeczne gratulacje. Drodzy doktorzy, Państwa wiedza i umiejętności zostały już ocenione i uznane przez Radę Naukową Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej. Do bycia uczonym brakuje Państwu jedynie, abyśmy publicznie ogłosili, że Wy dotąd byliście naszymi uczniami. Zanim zezwolem by uroczyście promowano Państwa na doktorów, proszę o złożenie ślubowania, które za chwilę odczyta dziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej profesor Sławomir Gawroński. Po pierwsze, musicie przysiąc, że godność, którą Was, drogie Panie i Panowie doktorzy, obdarzymy, całą i nienaruszoną zachowacie i że życiem swoim, ani obyczajami nigdy jej nie uchybicie. Po drugie, że rozwijać będziecie badania naukowe nie z żądzy zysku i nie dla próżnej chwały, ale w celu odkrywania i upowszechniania prawdy, największego skarbu ludzkości. Nadto zobowiązani jesteście przyrzec, że będziecie dążyć życzliwą pamięcią Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, od której otrzymaliście stopień doktora, a także, iż w miarę swoich sił i możliwości wspierać będziecie słuszne sprawy uczelni wszędzie tam, gdzie to możliwe. Gratulując raz jeszcze Państwu, życzę wszystkiego co najlepsze i oddaję teraz głos Panu dziekanowi, profesorowi Sławomirowi Gawrońskiemu. Dziękuję bardzo Państwu. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do ślubowania, ja również pozwolę sobie na kilka słów, dziękując magnificencji
panu rektorowi za otwarcie dzisiejszej uroczystości. Ja również pragnę serdecznie powitać niewątpliwie na jednej z najważniejszych uroczystości w życiu każdej społeczności akademickiej, na promocjach doktorskich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przede wszystkim władze uczelni, pana rektora Werbiusza Gołąbka. Pozwolicie państwo, że przedstawię także prorektorów, bo zamaskowani niekoniecznie dają się poznać uśmiechniętym wyrazem twarzy. Serdecznie dziękuję za obecność pani profesor Agacie Jurkowskiej-Gomułce, pani prorektor do spraw nauki oraz panu profesorowi Andrzejowi Rozmusowi, prorektorowi do spraw nauczania. Bardzo dziękuję za obecność także profesorowi Marcinowi Szewczykowi, pełniącemu funkcję kierownika seminarium doktoranckiego, dobrego ducha tych seminariów. Serdecznie witam i dziękuję za obecność państwu promotorom, promotorom pomocniczym i serdecznie witam pana profesora Tomasza Gobana-Klasa, dobrego ducha naszego seminarium, bez którego to wszystko nie byłoby możliwe. Cieszę się także z obecności rodzin naszych doktorów. Cały czas aż się chce mówić doktorantów, a to już doktorów. Witam przyjaciół, witam wszystkich państwa na dzisiejszej uroczystości. Proszę państwa, to jest uroczystość wyjątkowa co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to jedno z pierwszych wydarzeń realizowanych stacjonarnie w naszej uczelni po ponadrocznej przerwie. Co więcej, ta uroczystość przypada w roku jubileuszu 25-lecia powołania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. No a po trzecie i chyba najważniejsze, co niektórzy spośród państwa naprawdę długo czekali na ten moment, rekordziści chyba ponad półtora roku, co rzeczywiście no, jest rzeczą niespotykaną, ale okoliczności były takie, a nie inne. Pragnę serdecznie państwu pogratulować, że dotarliście do tego momentu. Rzeczywiście był to trudny czas dla nas wszystkich, czas, który odebrał państwu nawet możliwość zrealizowania tradycyjnej obrony, publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Posiłkowaliśmy się marnymi substytutami w postaci obrony online, no ale wszystko dobrze się skończyło. Proszę państwa, dzisiaj spotykamy się przy okazji promocji doktorskiej. Wielokrotnie będą padały sformułowania związane z tym, że nadajemy państwu stopień doktora. Oczywiście ten stopień już jest państwu nadany jakiś czas temu, kilka dni temu, kilka miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu w przypadku niektórych osób. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z uroczystością bardzo charakterystyczną dla obyczaju akademickiego, kiedy to promotorzy wynoszą państwa w sposób publiczny i uroczysty do godności związanej z posiadaniem stopnia naukowego doktora. Proszę państwa, aby nie przedłużać, przejdziemy do ślubowania. Zanim poproszę państwa doktorów o wystąpienie, pragnę poinformować, iż od ostatniej promocji doktorskiej Rada Naukowa Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania nadała stopień doktora nauk społecznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach 8 osobom. To jest naprawdę niezwykły wynik nie tylko z ilościowego punktu widzenia, ale jesteśmy również dumni z jakości obronionych przez państwa dysertacji doktorskich. Pozwólcie państwo, że wyczytam nazwiska wszystkich tych osób zgodnie z datą zrealizowanych obron. Miło mi zatem poinformować, iż w gronie osób, które z sukcesem zakończyły seminarium doktorskie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania znaleźli się pani doktor Małgorzata Gosek, pan doktor Michał Futyra, pan doktor Roland Jakubowski, pani doktor Anna Karwacka, pani doktor Sylwia Przybyło, pan doktor Mariusz Surowiec, pan doktor Marek Grzmil, który niestety z powodów zdrowotnych jest nieobecny z nami dzisiaj, oraz ksiądz doktor Tomasz Bierzyński. Bardzo proszę wszystkich państwa doktorów o wystąpienie i złożenie uroczystego ślubowania.
Domine et Domini clarissimi, doctrices clarissime, doctores clarissimi, Domine et Domini. Superatis examinibus, quae lege constituta sunt, atque doctoris dissertationibus propositis, eis quae publice defensis, adistis ad nos, ut solemnem confirmationem gradum academicum doctoris cui quae vestrum dandi accipiatis, prius id accidit, jurandum est vobis, vos semper et ubique decenter facturos esse, nullare academie nostre et doctoris eius nomini obtectantes. Primo jurandum est vobis, quod resoviensie academie discipline informatice et ordinandi, de qua doctoris gradum assecuti estis semper memoriam benevolentam prestituros esse nec non quod poteritis iustas res ac rationes eius ubique ubi id fieri potest adiuturos esse. Deinde vos dignitatem qua ame ornabimini totam integramque servaturos atque nec vita sum sua nec moribus ei obtrectaturos esse. Pretere jurandum est vobis vestrarum disciplinarum studia impigro labore culturos et provecturos esse non sordidi lucri causa, nec ad vanam captandam gloriam, sed quo magis summus totius generis humani thesaurus veritas aperiatur et propagetur. Hec vos ex animi vestri sententia spondebitis ac policebimini, si ita nos solemniter, quemque vestrum gradu academico doctoris ornare confirmamibus, atque quisque vestrum iura privilegiaque ad gradum dignitatemque doctoris resoviensis academiae discipline informatice et ordinandi pertinentia assequetur. Bardzo dziękuję. Serdecznie gratuluję. Drodzy Państwo, przystępujemy do uroczystego nadania, czy może wręczenia dyplomu doktorskiego, wypromowania doktora. Jako pierwszej stopień doktora zostanie nadany pani doktor Małgorzacie Gosek. To jest właśnie ten ciekawy wątek. Stopień doktora zostanie nadany pani doktor. No ale uczestniczyć w promocji jako pierwsza będzie pani doktor Małgorzata Gosek. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że rozprawa pani doktor zatytułowana Mediatyzacja życia społecznego jako wyzwanie dla edukacji na przykładzie szkół województwa małopolskiego została wyróżniona przez członków Rady Naukowej Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej. Promotora rozprawy, pana profesora Andrzeja Adamskiego, bardzo proszę o odczytanie tekstu roty. Pana rektora, doktora Wergiliusza Gołąbka, uprzejmie proszę o wręczenie dyplomu. Pana prorektora, profesora Andrzeja Rozmusa o nałożenie biretu, a panią prorektor Agatę Jurkowską-Gomułkę o wręczenie pinsu. Ergo ego promotor legitime constitutus, te dominam, Margaritam Gosek, concilii pro medis et communicatione sociali Academiae Resoviensis Scientiae Informatice et Administrandi Consulto, doctorem scientiarum socialium in disciplina communicationis socialis et mediorum scientiae creo. Creatam renuncio omnia quae doctoris jura ac privilegia in te confero. In cuius rei fidem hoc diploma Academiae sigillo insignitum, atque biretum, tak, fibulam que tibi in manu strado. Brawo, drodzy Państwo.
Drodzy Państwo, miło mi poinformować, iż kolejną promowaną osobą będzie pan dr Michał Futyra. Zapraszam panie doktorze na środek, a panią promotor rozprawy profesor Annę Siewierską-Chmaj proszę o odczytanie tekstu roty. Ergo ego promotor legitime constitutus te dominam Michaelem Futyra consili pro medis et communicatione sociali Academiae Resoviensis Scientiae Informatice et Administrandi consulto doctorem scientiarum socialium in disciplina communicationis socialis et mediorum sciente creo. Creatum renuntio omnique doctoris jura ad privilegia in te confero. In cuius rei fidem hoc diploma Academiae sigillo insignitum. Ad cabiretum. Fibulamque tibi in manu strado. Brawo. Serdecznie gratulujemy. Panią profesor, pana doktora proszę o zajęcie miejsc. Tak jest, nadszedł czas na kolejnego promowanego. Zapraszam pana doktora Rolanda Jakubowskiego. Miałem przyjemność być promotorem pracy pana doktora. Ergo ego, promotor legitime constitutus, te dominam Rolandum Jakubowski, concili pro medis et communicatione sociali Academiae Resoviensis Scientiae Informatice et Administranti, consulto doctorem scientiarum socialium in disciplina communicationis socialis et medierum scientiae creo, creatum renuntio omnia quae doctoris jura ad privilegia in te confero. In cuius rei fidem hoc diploma academiae sigillo insignitum. Atque biretum. Fibulamque tibi in manu strado. Serdecznie gratulujemy panie doktorze. Proszę państwa, przed nami promocja jeszcze jednego mojego doktoranta, a w zasadzie doktorantki. Zapraszam panią doktor Annę Karwacką. Ergo ego, promotor legitime constitutus, te dominam Annam Karwacka, concili pro medis et communicatione sociali Academiae Resoviensis, scientiae informatice et administrandi, consulto doctorem scientiarium socialium in disciplina communicationis socialis et mediorum scientiae creo, creatam renuntio omnia quae doctoris jura ac privilegia in te confero. In cuius rei fidem hoc diploma Academiae sigillo insignitum. Atque biretum. Fibulamque tibi in manu strado. Drodzy Państwo, kolejną osobą, która sukcesem zakończyła seminarium doktoranckie jest pan dr Mariusz Surowiec. O odczytanie roty bardzo proszę promotora rozprawy, pana profesora Marcina Szewczyka, pana doktora również zapraszam na środek. Ergo ego, promotor legitime constitutus, te dominum Marium Surowiec. Consili pro medis et communicatione sociali Academiae Resoviensis Scientiae Informatice et Administrandi consulto doctorem scientarium socialium in disciplina communicationis socialis et mediorum scientiae creo. Creatum reunitio omnique doctoris jura ac privilegia in te confero. In cuis rei fidem hoc diploma Academiae sigillo insignitum. Atque biretum.
fibula quae tibi in manu strado. Serdecznie gratulujemy panu doktorowi. Szanowni Państwo, miło mi poinformować, iż stopień doktora uzyskała również pani Sylwia Przybyło. Zapraszam panią doktor na środek. Promotora rozprawy, profesora Andrzeja Adamskiego, proszę o odczytanie roty. Ergo ego, promotor legitime constitutus, te dominam Sylwiam Przybyło, Concilii Promedis et Communicatione Sociali Academiae Resoviensis Scientiae Informatice et Administrandi Consulto. Doctorem Scientiarum Socialium in Disciplina Communicationis Socialis et Mediorum Scientiae Creo. Creatam renuncio. Omnia quae doctoris jura ac privilegia in te confero. In cuius rei fidem hoc diploma academiae sigillo insignitum. Atque biretum. Fibulam quae tibi in manus strado. Serdeczne gratulacje pani doktor, pana profesora czujnie. Poproszę o pozostanie, dlatego że dosłownie kilka dni temu decyzją Rady Naukowej Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej stopień doktora nadany został jeszcze jednemu doktorantowi, profesora Andrzeja Adamskiego. Zapraszam na środek księdza Tomasza Bierzyńskiego. A profesora Andrzeja Adamskiego, bardzo proszę, raz jeszcze o odczytanie roty. Ergo ego, promotor legitime constitutus, te dominum, Tomam Bierzyński, Concilii Promedis et Communicatione Sociali Academiae Resoviensis Scientiae Informatice et Administrandi Consulto, Doctorem Scientiarum Socialium in Disciplina Communicationis Socialis et Mendiorum Scientiae Creo. Creatum renuncio. Omnia quae doctoris jura ac privilegia in te confero. In cuius rei fidem hoc diploma academiae sigillo insignitum. Atque biretum. Fibulam quae tibi in manus strado. Serdeczne gratulacje. Szanowni Państwo, raz jeszcze naprawdę bardzo serdecznie i gorąco gratuluję wszystkim wypromowanym doktorom. Kłaniam się też nisko Państwu, paniom i panom promotorom, współautorom tego sukcesu. Proszę Państwa, ceremonię promocji doktorskich zakończy hymn Gaudeamus Igitur. Proszę poczeć o opuszczenie sztandaru, a Państwa proszę o powstanie. Zapraszam do wysłuchania hymnu. Gaudeamus Igitur. Zabranie głosu bardzo proszę przedstawiciela nowo wypromowanych doktorów, panią doktor Małgorzatę Gosek. Serdecznie zapraszam. Magnificencjo rektorze, szanowni promotorzy, koleżanki i koledzy doktorzy, szanowni państwo. To zaszczyt dla mnie mówić w imieniu promowanych dzisiaj doktorów. Pochodzimy z różnych środowisk, mamy różne doświadczenia zawodowe, ale kilka lat temu w progi tej uczelni przyprowadziła nas ta sama ciekawość.
ten ciekawość świata, chęć zrozumienia go, zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Ten głód wiedzy prowadził nas przez następne miesiące, aż do dzisiejszego dnia i do tego miejsca. Ale nie doszlibyśmy tutaj, gdyby nie ludzie, którzy wspierali nas w tej drodze. Im właśnie chcę teraz podziękować. Jego Magnificencji rektorowi oraz rektorom do spraw nauki i do spraw nauczania za przyjazne, inspirujące środowisko do rozwoju i do nauki, jakim jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Dziekanowi Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej oraz kierownikowi seminarium doktoranckiego za profesjonalną organizację całego procesu, przyjazną atmosferę i możliwość spotykania ludzi, od których uczyliśmy się. Naszym promotorom, wyjątkowym osobom, od których mogliśmy się uczyć, którzy przekazywali nam swoją wiedzę, inspirowali nas i mieli dla nas niezgłębione pokłady cierpliwości i życzliwości. Bez Państwa nie byłoby nas tutaj dzisiaj. Dziękuję również pracownikom administracji uczelni za życzliwość i wspieranie nas na każdym kroku. Dziękując, mamy też świadomość, że otrzymane dzisiaj stopnie to nie tylko ukoronowanie, zwieńczenie naszych trudów, ale także zobowiązanie. Zobowiązanie do zgłębiania wiedzy, ale także do wysiłku służenia tą wiedzą ludziom w środowiskach, w których będziemy i w których jesteśmy, w których pracujemy i żyjemy. I o tym zobowiązaniu będziemy pamiętać. Kończąc, życzę Państwu wszystkim, władzom uczelni i wszystkim pracownikom wiele satysfakcji z trudu pracy, jaką na co dzień podejmują Państwo. Uczelni kolejnych 25 lat sukcesów, a nam wszystkim nadziei na lepszą przyszłość. Dziękuję bardzo. A propos dzisiejszej promocji, to przypomniało mi się takie powiedzenie Francisa Bacona z 1597 roku: Scientia potestas est, czyli że wiedza jest potęgą. Ale można by dodać jeszcze, że nie zawsze wiedza jest potęgą, bo należy tę wiedzę umiejętnie wykorzystać i dążyć do tego, co chyba nazywamy sapientia, mądrością. A więc jeszcze inaczej można by powiedzieć, że ponieważ dzisiaj żyjemy w świecie doksa, w świecie opinii, ważne jest episteme, czyli poznanie. Tak mi się wydaje przynajmniej. W każdym razie serdecznie gratuluję Państwu, serdecznie dziękuję promotorom, dziękuję swoim współpracownikom, rektorom. Magnificencjo rektorze, szanowni Państwo. Tym samym nasza uroczystość dobiegła końca. Raz jeszcze serdecznie gratuluję. Dziękuję Państwu, wszystkim Państwu za obecność razem z nami.